Interesujące wydarzenia, wiele ciekawych informacji, a to wszystko do obejrzenia w naszym programie. Zapraszam! Daria Studzińska, oto najważniejsze wydarzenia tego tygodnia. 55 lat Zakładowej Straży Pożarnej. Dni BHP w grupie Orlen. Moje miejsce na ziemi. Zakładowa Straż Pożarna PKN Orlen to największa w Polsce, jedna z największych tego typu jednostek w Europie. Powstawała i wzbogacała swoje zasoby sukcesywnie wraz z budową Płockiego Zakładu Produkcyjnego. I właśnie w tym roku obchodzi jubileusz 55-lecia. Z okazji rocznicy na terenie zakładu produkcyjnego odbył się uroczysty apel z udziałem zarządu koncernu oraz zaproszonych gości. Nie zabrakło oficjalnych przemówień z gratulacjami i życzeniami. Zawsze na Was można liczyć. I to jest piękne. Nie tylko zabezpieczacie bezpieczeństwo Orlenu, ale i miasta, i nie tylko uczestniczycie w wielu, wielu akcjach, a tak naprawdę pośrednio również jesteście zaangażowani w bezpieczeństwo państwa. Bardzo Wam dziękuję za służbę, za osiągnięcia, za ten wzór, który dawaliście innym, ale i też patrzymy w przyszłość i oczywiście życzę Wam nie tylko 55 lat, ale żebyście zawsze byli tak wspaniali, tak potrzebni, jak jesteście i dbali o nasze bezpieczeństwo. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. W trakcie obchodów prezes zarządu przyjął meldunek od dowódcy uroczystości oraz oddał honor pocztom sztandarowym. Uroczysty apel był również okazją do wręczenia strażakom srebrnych i brązowych odznak zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Podczas uroczystości gościom zaprezentowano również nową strażnicę, która została uroczyście otwarta i przekazana do użytku. Mamy otwarcie dzisiaj strażnicy. Budowaliśmy ją bardzo szybko. Jest to bardzo dla nas ważny i strategiczny obiekt, który pozwoli nam bardzo szybko podejmować działania ratownicze w tej części obiektu produkcyjnego. Obchody 55-lecia i otwarcie nowej strażnicy miały podniosły charakter i były okazją do wspomnień i podziękowań. Wszystkim strażakom zwyczajowo życzymy tyle samo powrotów, co i wyjazdów. Świecąc przykładem, dbam też o innych. Pod takim hasłem odbyły się Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w grupie Orlen, które od kilku lat cieszą się stałym zainteresowaniem pracowników. W tym roku na wszystkich uczestników czekało wiele ciekawych i nowych atrakcji. Działania związane z promowaniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa przeprowadzone zostały w Płocku, w Warszawie, we Wrocławku i na terminalach paliw. Wszystkie przygotowane atrakcje i pokazy zgromadziły dużą rzeszę zainteresowanych pracowników. Poprzez te Dni Bezpieczeństwa Pracy podnosimy świadomość bezpieczeństwa, podnosimy kulturę bezpieczeństwa. Także bardzo się cieszę, że takie jest duże zainteresowanie. Na pracowników, którzy zdecydowali się wziąć udział w Dniach Bezpieczeństwa, czekały atrakcje promujące zdrowy styl życia i odżywiania, pokazy ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się miasteczko świadomego kierowcy, a w nim symulator dachowania, trenażer czasu reakcji czy waga przeciążeniowa, na której każdy mógł zobaczyć, ile ważyłby w czasie zderzenia przy prędkości 50 km na godzinę. Wrażenia ogromne. Naprawdę nie spodziewałam się tego, że to będzie tak abstrakcyjne dla mnie. Jeżdżę samochodem od 24 lat i nie wyobrażałam sobie, że jest taka siła przyciążeniowa, a zwykła piłeczka ping-pongowa tak zwana może spowodować takie uszkodzenia. No wrażenia super, zachęcam, no i oczywiście warto zapinać pasy. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porad dermatologa czy pulmonologa, a w gabinecie zabiegowym można było zbadać poziom cholesterolu i glukozy we krwi. Chętni mogli skorzystać z masażu leczniczego oraz spotkać się z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Jedną z atrakcji był również Blender Bike, stacjonarny rower z blenderem do koktajli. W działania zaangażowały się również spółki z grupy Orlen, które przygotowały kilka atrakcji, m.in. sesje treningowe Nordic Walking czy symulator jazdy lokomotywą. Uczestnikom bardzo podobało się również kino 7D. Fajny dzień, fajna impreza, nowości, integracja, smakowite rzeczy, zdrowe rzeczy, propagowanie zdrowego stylu życia. Następna edycja wydarzenia już za rok. Niezwykłej opowieści o polskiej historii w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego mogli wysłuchać i obejrzeć płocczanie. Na specjalny koncert zaprosił PKN Orlen.
Widowisko pod tytułem Trąbo nasza wrogom grzmi, opowiadające o polskiej historii i patriotyzmie Polaków, zostało zaprezentowane publiczności bezpłatnie w Płockim Amfiteatrze. Publiczność usłyszała dzieła instrumentalne, wokalno-instrumentalne i poetyckie, kompozycje choreograficzne, w tym taniec narodowy, oryginalne nagrania i cytaty wielkich Polaków. Wszystko zostało przedstawione w pięknej scenerii krajobrazów i impresji artystycznych zaprezentowanych na horyzoncie sceny. To fantastyczne widowisko, bardzo kolorowe, bardzo taneczne, ale przede wszystkim patriotyczne i podniosłe. W ramach obchodów stulecia niepodległości ten występ doskonale wpisuje się w charakter tegorocznych obchodów stulecia niepodległości naszej ojczyzny. Najpopularniejsze pieśni i piosenki legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Błękitnej Armii generała Józefa Hallera oraz utwory poetyckie i muzyczne poświęcone lwowskim Orlętom przenosiły widza w atmosferę sprzed 100 lat, w kolejnych odsłonach II wojna światowa czy Powstanie Warszawskie. Opowieść zamykały obrazy z najnowszej historii Polski, a podsumowaniem były dzieła Marka Grechuty. Czegoś takiego nie przeżyłem już dawno i naprawdę tyle patriotyzmu, tyle tego. Oby jak najwięcej takich koncertów. Premiera przedstawienia odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie 11 listopada ubiegłego roku. Moje miejsce na ziemi to nowy społeczny projekt Orlenu. Każdy, kto ma pomysł na konkretną inicjatywę na rzecz swojej społeczności, będzie miał szansę otrzymać dofinansowanie na jej realizację. Wnioski z pomysłami i inicjatywami można zgłaszać do 30 września 2018 roku. Konkursowi Moje Miejsce na Ziemi towarzyszą specjalne eventy, które odbywają się na stacjach paliw Orlen w całej Polsce. Podczas tych wydarzeń mieszkańcy mogą dowiedzieć się więcej na temat programu i wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez fundację. W ostatnim czasie w evencie udział wzięli mieszkańcy Płocka, którzy mogli nie tylko skonsultować swój pomysł na projekt, ale także zrelaksować się w fotelach masujących i skosztować jabłek z polskich sadów. Dużo atrakcji czekało na dzieci, m.in. zabawy z animatorkami czy konkursy z nagrodami. Celem ogólnopolskiego konkursu grantowego Moje Miejsce na Ziemi jest wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz ich najbliższej społeczności. Fundacja Orlen Dar Serca przyzna w sumie aż 400 grantów na łączną kwotę 2 milionów złotych. Uważam, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne, ponieważ no, można sobie w pewien sposób potrzebne jakieś inwestycje, na które nie ma pieniędzy, jakoś je współfinansować z udziałem Orlenu. Wnioski oraz wszystkie szczegóły dotyczące akcji są dostępne na stronie fundacji www.orlendarserca.pl. Do programu Pij Polskie Soki PKN Orlen zaprosił pracowników koncernu. Do degustacji otrzymali soki pod marką O. Akcja ma zachęcić Polaków do kupowania polskich soków wytwarzanych przez rodzimych producentów. W programie Pij Polskie Soki bierze udział coraz więcej osób. Pracownicy, którzy przyłączyli się do akcji, są zadowoleni z rozwoju oferty pozapaliwowej dostępnej na stacjach Orlenu. Lubię soki, cieszę się, że będą teraz dostępne na stacjach Orlenu. Staram się je pić do posiłków, także wszystko będzie pod ręką. Bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby wspierać naszych polskich producentów i polskich sadowników. A poza tym te soki są bardzo pyszne i myślę, że zajrzę na stację i kupię dla swojego syna. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania w akcję. Warto przypomnieć, że soki pod marką O są źródłem wielu składników odżywczych, mineralnych i witamin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.